polskie media milczą przede wszystkim o tym, że ludzie ludziom nie płacą. O ile mówi się często o umowach śmieciowych albo w ogóle braku umów, o tyle bardzo rzadko mówi się o grupie społecznej Czekam na przelew. Mam wrażenie, że nie mówi się to o tym dlatego, ponieważ w mediach właśnie głównie nie płacą ludziom za ich pracę.